W najbliższych dniach czekają nas dwa kolejne spotkania. Co będzie kluczowe w przygotowaniach do tego bliższego meczu, czyli spotkania pucharowego z Lechem Poznań? Na pewno kluczowe będzie znalezienie balansu między odpoczynkiem a pracą i to są zadania, nad którymi pracujemy, na których się skupiamy, ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani nawet do cyklu takiego co 3 dni. Mamy szeroką kadrę i jeśli nie ci zawodnicy, to kolejni czekają na swoją szansę. Możemy się spodziewać szafowania siłami, odpuszczania pucharu. Lech się odbudował najwyraźniej. 2 mecze ostatnio dobre zagrał. Natomiast Zagłębie czeka w sobotę mecz z liderem. Nie, niczego takiego, żadnego odpuszczania nie należy się spodziewać. Myślę, że na żadnej ze stron. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy przygotowani na to, żeby grać, żeby walczyć i pokazujemy to w meczach. Lech widać, że wyszedł z kryzysu. Zresztą wcześniej nie grał źle, brakowało im skuteczności. My też ostatnio nad tą skutecznością pracujemy, ale myślę, że prezentujemy dobry, ciekawy futbol i to dalej będziemy chcieli kontynuować. Dojdzie do jakiejś rotacji w składzie. Wiadomo, że nie zagra Łukasz Piątek. To efekt kartek, które zdobył. No na pewno nie zadeklaruję tutaj składu wyjściowego, jaki będzie, natomiast myślę, że mamy wyrównaną kadrę zawodników, być może do jakichś przesunięć dojdzie, to znaczy ja wiem już do jakich dojdzie, natomiast nie będę zdradzał, zapraszamy wszystkich na stadion, myślę, że dalej będziemy pokazywali taki ambitny futbol i mimo, że gramy z przeciwnikami wyżej notowanymi, staramy się narzucać swój styl gry i w ostatnich meczach tak naprawdę to wszyscy dostosowują się do nas i to świadczy o tym, że naprawdę prezentujemy się dobrze. No, żeby wygrać mecz, trzeba zagrać na bardzo wysokim poziomie wszyscy zawodnicy i jeszcze ktoś musi się wznieść na wyżyny. I jeśli zabraknie tego ostatniego, no to tak jak w ostatnich kolejkach kończyło się to remisem, ale to są remisy ze wskazaniem na nas, których absolutnie nie możemy się wstydzić. Wasze przygotowania i wasz pomysł na Lecha Poznań będą się różnić w stosunku do tego, jak było w przygotowaniach na ligę? Nie, my postępujemy rutynowo. Tak jak zakładamy, to nie są plany jakieś takie nerwowe i obejmujące tylko mikrocykle. Cały czas jesteśmy pod kontrolą tych obciążeń, także my idziemy zgodnie z planem i na pewno jesteśmy przygotowani nie na ten mecz, ale i na kolejne. Na potwierdzenie tego, że sztab szkoleniowy Zagłębia Lubin poważnie traktuje pojedynek pucharowy, jest to, że wczoraj oglądaliście Lecha z perspektywy trybun, ich mecz z Legią. No tak, staramy się nie zaniedbać żadnego elementu, także jesteśmy przygotowani. Chcieliśmy jeszcze w ostatniej chwili na żywo zobaczyć Lecha. Czekają nas jeszcze 3 spotkania z Lechem. Także no nie lekceważymy niczego. Na wszystkich polach przygotowujemy się do tego spotkania i myślę, że to będzie naprawdę ciekawe widowisko. Na takie spotkania czekaliśmy. No w tamtym roku mogliśmy pomarzyć o meczach z takimi rywalami. Także to są te święta dla nas i chcemy je zakończyć z happy endem.